budżetowej do projektu uchwały nr 10.47.12 z dnia 10 września 2016 roku. W paragrafie pierwszym, po słowie realizacji, dodaje się wyrażenie oraz finansowanie. W tabelce w roku 2013 zmienia się kwotę 400 tysięcy złotych na 318 tysięcy złotych. Podpisane przez pana przewodniczącego Wojciecha Liszka. Tyle z mojej strony, tyle ze strony pana przewodniczącego na początek. Po prostu dzisiaj przyszła informacja z kancelarii, tak? Od prezydenta, że zniesiono nam środki priorytetowe o kwotę 82 tysięcy. Jak państwo sobie przypominacie, jak tworzyliśmy, dzieliliśmy środki priorytetowe na rok 2013, to większość tych środków było przeznaczonych na budowę tego wojska. Pozostałe środki, tam ponad 100 tysięcy, były przeznaczone na emerytów i rencistów, odśnieżanie, prowadzenie gazetki, takie podstawowe, różne drobne rzeczy, których ciężko wydobyć 82 tysiące, które zostały nam dzisiaj zabrane. W związku z powyższym padła taka propozycja, abyśmy zmniejszyli te środki z zadania budowy boiska. Jednocześnie z całą mocą podkreślałem, że nadal dążymy do wybudowania tego boiska, więc jeśli będzie potrzeba, to w roku 2014 zwiększymy te środki, być może przeznaczymy ze środków zadań powierzonych. Generalnie cały czas budujemy boisko. Ja dodam jeszcze, że już to mówiłem, ale żeby podkreślić, że ta przerwa, która miała miejsce w obradach dzisiejszej sesji, to właśnie był czas na podjęcie tej następnego projektu oraz na pracę zarządu. Ale właśnie w związku z tą redukcją środków priorytetowych na 2013 rok Rady Dzielnicy. I chciałem jeszcze państwa poinformować, myślę, że to jest jakby oczywiste, ale może ktoś jakby tego nie wie, że oczywiście te cięcia budżetowe dotykają nie tylko naszej Rady. Ale dotknęły oczywiście wszystkich rad dzielnic w całym Krakowie. Tak więc nie jesteśmy na szczęście wyjątkiem, ale z drugiej strony niestety jakby nie widać światełka w tunelu, żeby budżet miejski miał ulec poprawie. Jeszcze mogę? Proszę bardzo, tak. Bo jeszcze chciałem wyjaśnić, że z tym jest powiązana uchwała nr 18. Będziemy tam zmieniać listę zadań priorytetowych, po prostu zmniejszać z 400 tysięcy na 318 w zakresie budowy boiska. Także to... Żeby to się będzie wiązało, żeby wszyscy mieli jasność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Przechodzimy do głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosować autopoprawkę. Po przegłosowaniu lub nie autopoprawki będziemy głosować projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę lub nie, jeśli nie zostanie przegłosowany. Zapytuję zatem państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Nie. Zatem stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. I teraz przechodzimy do głosowania projektu uchwały uwzględniającego tą zmianę naniesioną autopoprawką kilkanaście sekund temu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do druku nr 11 autorstwa Komisji Bezpieczeństwa. Na referenta wskazano pana radnego Szewczyka. Panie przewodniczący, oddaję panu głos. Proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 11 przez 258 przez 2012 Rady Dzielnicy Proszowice z dnia 11 września 2012 roku. W sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa bezpiecznych Kraków na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 11 900 zł w ramach zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa, bezpieczny Kraków na 2013 rok na zadanie pod nazwą dofinansowanie zakupu radiowozu dla 6 Komisariatu Policji. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dwa słowa komentarza. W zeszłym roku przeznaczyliśmy pieniążki w kwocie 15 tysięcy na policję. Te zadania Państwo pamiętacie. Być może 4 tysiące zostały przeznaczone dla Straży Miejskiej. W tym roku z racji obostrzeń, jakie zostały wprowadzone, i może słusznie, prawda, aby nie finansować chociażby zakupu kwestii papierowych, prowadzenia biura i tak dalej, żadnej ze służb, to znaczy ani dla policji, ani dla Straży Miejskiej, postanowiliśmy wspólnie na obradach komisji, że przeznaczamy te pieniądze w całości na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Szóstego Komisariatu Policji, a jeśli będą środki jakieś w najbliższym czasie, to być może wtedy skorzystamy z opcji, aby wspomóc Straż Miejską. Na tą chwilę te środki wędrują do policji. A ja mam taki... Dziękuję. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłasza się pan radny Galas. Proszę bardzo. Ja się chciałem zapytać, ile ten radiowóz ma kosztować w końcu? Czy to jest ostatnia ilość pieniędzy, czy jeszcze potrzebne będą pieniądze? To znaczy, jest to złożenie się dzielnic 11 dzielnicy. Dofinansowanie płynie też ze strony Komendy Wojewódzkiej. Natomiast w tej chwili... 12. I 12 jeszcze, tak. W związku z tym są to trzy dzielnice, które się składają na ten autobus. No ale dobrze, ale czy to jest suma, ta 11 900 jest wystarczająca na zakup tego radiowozu, czy nie? Na zakup całości jest, przy współfinansowaniu tak. I kończymy ten temat dofinansowania zakupu radiowozu. Według pisma, które otrzymaliśmy, tak. 2014 roku będzie również następny radiowóz, tak? Tego nie wiemy. Ale myślę, że my inną decyzję. Szanowni Państwo, gdy mówi jeden radny, reszta niech go słucha, bo wtedy ci, co spać chcą, to go nie słyszą. Znaczy ja jeśli mogę kończyć, to decyzyjność nasza wtedy oczywiście będzie inna, bo nie będziemy tego robić w nieskończoność. Natomiast w ubiegłym roku te środki daliśmy na tak naprawdę inne cele, więc nie za bardzo wiem, jaki jest główny temat tej rozmowy, do której dążymy. Bo wydaje mi się, że w zeszłym roku doceniliśmy obie służby, czyli Straż Miejską i Policję. No a w tym roku z racji tych obciętych środków idziemy w kierunku dofinansowania radiowozu. Natomiast jeśli to będzie kontynuacja albo kolejna prośba, to oczywiście myślę, że z rozsądku komisja się do tego nie przychyli absolutnie. No taką mam też nadzieję. To już kończymy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać głos w tej sprawie? Nie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt. Numer 12 przez 259. W sprawie projektu planu finansowego dzielnicy 10 na 2013 rok. Proszę Państwa, projekt zarządu, na referenta wskazano mnie. W związku z czym przystępuję do czytania. Będzie tego dość sporo. Uchwała numer 12 przez 259 przez 2012 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice dnia 13 września 2012 roku. W sprawie projektu planu finansowego dzielnicy 10 na 2013 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się projekt planu finansowego wydatków dzielnicy 10 na 2013 rok. Paragraf drugi. Integralną część uchwały stanowi załącznik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w dzień podjęcia. Przechodzimy zatem teraz do... Ja przechodzę do czytania załącznika. 13 września 2012 roku. Dane do projektu budżetu na rok 2013. Wydatki bieżące. Dział 750, rozdział 75 022. Kategoria zadania. Zadania gminne własne GWSMK. Szanowni Państwo, teraz odczytywać tabelkę. Jak Państwo widzicie, od lewej będzie liczba porządkowa, następnie wyszczególnienie i wreszcie kwota zawarta w planie na rok przyszły. 1. Paragraf 4110. Składki ubezpieczenia społeczne 1450 zł.
2, paragraf 4120, składki na Fundusz Pracy 250 zł. 3, paragraf 4170, wynagrodzenie zasobowe 7600 zł. 4, paragraf 4210, zakup materiałów wyposażenia 4800 zł. 5, paragraf 4260, zakup energii 6300 zł. 6, paragraf 4270, zakup usług remontowych 2300 zł. 7, paragraf 4300, zakup usług pozostałych 6000 zł. 8, paragraf 4370, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 zł. 9, paragraf 4370, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4650 zł. 11, paragraf 4410, podróże służbowe krajowe. Przepraszam, przeoczyłem punkt 10, tak? Tak. 10, paragraf 4390, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii 0 zł. 11, paragraf 4410, podróże służbowe krajowe 650 zł. Całkowita kwota do dyspozycji dzielnicy 34 tysiące zł. Tutaj informacja, kilka spotkań temu, spotkań przewodniczących krakowskich dzielnic z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, odbyła się dyskusja, na której grupa przewodniczących krakowskich dzielnic, między innymi ja, wnioskowaliśmy o obcięcie budżetu planu finansowego dzielnicą, o zmniejszenie środków na prowadzenie biura. Jednakże nie odcinanie budżetu w całości, tylko o to, żeby te środki, które będą zabrane, pomniejszone na prowadzenie biura, od razu przenieść na priorytety. No niestety, praktyka pokazuje, że ile środki na prowadzenie biura zostały obcięte i bardzo dobrze, no, o tyle środki priorytetowe nie zostały zwiększone, co więcej, nawet zostały utrzymane, zostały też zmniejszone i to niestety bardzo źle. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Otwieram dyskusję. Pan radny Murzyn. Jak można, rozważenia oczywiście. Mamy tu w budżecie jak zwykle co roku na komórki zero. Czy nie opłacałoby się jednak jednej komórki dla pana Adama wziąć? Bo najczęściej on dzwoni do nas właśnie telefony komórkowe. Z komórki na komórkę. Są duże upusty, szczególnie w tej sieci, czy byś to po prostu nie opłacało? Panie Przewodniczący, ja sobie pozwolę odpowiedzieć, no bo jestem jakby współtwórcą tego projektu. Po pierwsze, pan Adam posiada telefon komórkowy służbowy, który wykorzystuje w ramach poprzez. Po drugie, nasze telefony stacjonarne, nasze, czyli tutaj w siedzibie, mają odrębny cennik. Cennik tak niski, że nieosiągalny dla indywidualnego odbiorcy, połączony z całym systemem Urzędu Miasta Krakowa i pozostałych jednostek miejskich. Tak więc połączenia z systemem... O tym już kiedyś mówiliśmy, prawda? To parę sesji temu. Parę sesji temu ja to już sobie napomniałem o tym. Może pana radnego nie było. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pani Rada, cicho, proszę bardzo. To są te wynagrodzenia bezosobowe, to znaczy dla kogo? Dla pani, dla osoby, która będzie tu sprzątać. Bez osoby. Bo taka jest oficjalna nazwa tego paragrafu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać? Nie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Jest przeciw. Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Rozumiem, że jedna osoba opuściła salę obrad, tak? Tak. Dobra, zatem wszystko nam się zgadza. Projekt uchwały został przyjęty.